W faktach wracamy do naszego cyklu prezentującego 10 lat Dolnego Śląska w Unii Europejskiej. Dzisiaj pokażemy, jak w minionej dekadzie zmienił się rynek pracy w regionie. Łukasz Ciona. 10 lat temu na Dolnym Śląsku stopa bezrobocia wynosiła ponad 22%, obecnie około 13%. Barbara Kaśnikowska, obecnie prezes Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej, wcześniej kierowała instytucją rozdzielającą środki unijne dla firm na Dolnym Śląsku. Twierdzi, że przedsiębiorcy doskonale je wykorzystują. No i to jest kilkaset firm, które otrzymały bezzwrotne dotacje na realizację nowych inwestycji, na wdrażanie nowych technologii, innowacyjnych rozwiązań. Przystąpienie do Unii spowodowało gwałtowny napływ inwestycji zagranicznych. Przed 2004 rokiem rocznie pojawiało się w Wałbrzyskiej Strefie tylko kilku inwestorów. Po integracji ponad 20. Spadek bezrobocia na Dolnym Śląsku to jednak nie tylko zasługa inwestycji i rozwijającej się gospodarki. To także efekt jej słabości. Po wejściu do Unii Europejskiej bezrobocie na Dolnym Śląsku znacząco zmalało, ale zdaniem ekspertów stało się tak nie tyle dlatego, że przedsiębiorcy zwiększyli zatrudnienie, ale dlatego, że na Zachodzie otworzyły się dla młodych Polaków rynki pracy. Najgorsze jest to, że wyjechało bardzo wielu specjalistów, lekarzy, pracowników z dziedziny IT, więc takich osób jest w Polsce wciąż brak. Duże środki unijne konsumują też powiatowe urzędy pracy, które na szkolenia i staże dla bezrobotnych wydają na Dolnym Śląsku dziesiątki milionów złotych unijnych dotacji. Mogą po prostu więcej na przykład miejsc pracy dofinansować pracodawcom tworzonych, mogą przeznaczyć więcej środków na organizację staży, które kończą się zatrudnieniem, mogą przeszkolić większą liczbę osób bezrobotnych, w związku z tym przygotować lepsze kadry. Te szkolenia niewiele dają, przekonują eksperci. Urzędy pracy biorą pod uwagę tylko to, kto znalazł pracę i ile osób, ale już nie śledzą dalszych losów tych osób, a jak się okazuje, bardzo wiele z nich dostaje tę pracę tylko na czas dostawania tych dotacji. No i następnie są zwalniane. Unia Europejska nie stała się cudownym lekiem na bezrobocie, ale strach pomyśleć, jakby wyglądał rynek pracy bez akcesji. Fakty, Łukasz Ciona.